Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo wydanie specjalne Telewizji Republika i tak jak zapowiadałem, teraz będzie o Instytucie Pamięci Narodowej i o tym okrojonym przez koalicję 13 grudnia budżecie tej jakże ważnej instytucji. Będę o tym rozmawiał z moim Państwa gościem, Tadeusz Płużański, historyk, publicysta. Witam, dzień dobry. Witam Pana redaktora, witam widzów Telewizji Republika. Czy był Pan zaskoczony, że w Sejmie dzisiaj, w budżecie, który został przez Sejm przegłosowany, są dużo mniejsze środki przeznaczone w 2024 roku na Instytut Pamięci Narodowej? No z jednej strony nie byłem zaskoczony, bo obserwuję, tak jak wszyscy, działania demokracji tuskowej, która przypomina demokrację ludową. I to są działania na rozwalenie, na zniszczenie, na likwidację, na zagłodzenie przynajmniej. Ale wydawało mi się z drugiej strony, że jednak Instytut Pamięci Narodowej przetrwa przynajmniej tę pierwszą fazę, tę pierwszą falę z niszczenia, zagłady można powiedzieć. No IPN, przypomnijmy, jest instytucją, która jednak łączyła wiele środowisk politycznych. IPN powstał jako próba też pogodzenia dwóch środowisk Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Taka była geneza. Teraz, jak wiemy, prezes dr Karol Nawrocki został wybrany też w dużej mierze dzięki posłom PSL-u. No i tutaj była pewna nadzieja, że jeśli nie cała koalicja 13 grudnia, to przynajmniej jej część będzie przeciwna takiej frontalnej rozgrywce właśnie z tą jakże ważną instytucją. Okazuje się, że nawet posłowie PSL są w stanie poświęcić w dużej mierze instytucję, która im odpowiada, czy też czerpią z niej profity, prawda, polityczne, poświęcić dla no, tych niszczących działań Donalda Tuska. Ale to czego w takim razie rząd Donalda Tuska obawia się, jeśli chodzi o funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej? No to jest właściwie kluczowe pytanie, panie redaktorze, bo tak jak wiele środowisk w Polsce obawiało się powstania IPN-u, przecież no ja świetnie pamiętam, w jakich bólach ta instytucja się utworzyła, środowiska postkomunistyczne nie chciały instytucji, która bada, która rozlicza, która archiwizuje, edukuje, która też ma swój pion śledczy. Czyli krótko mówiąc, postkomuniści nie chcieli ani badania, ani ścigania zbrodni komunistycznych przede wszystkim. Tak? Dlatego IPN powstawał bardzo długo, dlatego nie od razu po 1989 roku, tylko w dłuższej perspektywie, po wielu latach, prawda, tym okrągłym stole. I właściwie od początku był też skazany na ataki postkomunistów. I tak jak u zarania Instytut się z tym zmagał, szczęśliwie powstał, no to te ataki się nie skończyły, prawda. Zawsze jak do władzy dochodziły środowiska postkomunistyczne, starały się zmniejszyć, jeśli nie zlikwidować budżet IPN, to na ogół się kończyło właśnie na korektach. Natomiast teraz to jest potężny cios w tę instytucję. Na razie, no nie wiadomo jak to się dalej potoczy, na razie 70 milionów złotych. A jakie to będzie miało konsekwencje dla działalności IPN-u? Bo tak jak pan powiedział, to nie jest tylko kwestia archiwizowania dokumentacji PRL-owskich służb specjalnych, kwestia zbadania no, tej historii, którą zajmują się historycy, no ale to jest również ściganie tych przestępstw komunistycznych przez pion śledczy IPN. Czyli gdzie będzie najbardziej odczuwalny brak tych pieniędzy? No i właśnie, i jakie będą konsekwencje tego okrojenia budżetu? No, nie chciałbym być teraz w skórze prezesa Karola Nawrockiego czy kierownictwa IPN-u, no bo będą musieli szukać oszczędności. I myślę, że te oszczędności będą niestety dokonywane w różnych działach,
I to wszystko jest potrzebne, tak? I archiwum jest potrzebne, i edukacja to jest szalenie ważny przecież zakres działania. Tak samo funkcje lustracyjne i rozliczeniowe wciąż żyją zbrodniarze komunistyczni. Prawda? Już może Stefan Michnik odszedł, czy Helena Wolińska, ale żyją zbrodniarze stanu wojennego. Prawda? Oni byli różnie ścigani, różnie to się układało. Prawda? Ja miałem szereg przez lata zastrzeżeń wobec prokuratury IPN-owskiej, ale teraz to w ogóle, prawda, właściwie przestaje być możliwe. Tak samo dużym znakiem zapytania jest to, czy będą fundusze na dalsze poszukiwania nieznanych miejsc pochówku. To, czego dokonuje ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Czy dalej będą mogli odszukiwać te miejsca, czy dalej będą mogli ekshumować, identyfikować. To naprawdę jest bardzo poważna sprawa. IPN jest kluczową instytucją, jeśli chodzi, powtarzam, o badanie i ściganie zbrodni komunistycznych. Nie ma drugiej takiej, to jest swego rodzaju fenomen. Doczekaliśmy się, prawda, jako państwo postkomunistyczne tego typu placówki. No, oczywiście w Niemczech Instytut Gałka, prawda, jako swego rodzaju wzór do działania takich placówek, ale w Polsce się udało. I teraz nikt przed ekipą Tuska, jak mówię, były pewne korekty zawsze, prawda? Zawsze ten budżet był obcinany, ale nikt nie decydował się na otwartą wojnę z tą instytucją. Ale czy w takim razie wierzy, ale czy faktycznie wierzy pan w to, że to jest pierwszy etap zmierzający do likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, czy to jest po prostu kwestia zagłodzenia, ograniczenia możliwości Instytutu? No właściwie jedno prowadzi do drugiego. To są, prawda, czynności bardzo, bardzo podobne i ten sam jest cel. No bo teraz ten budżet zostanie ograniczony, czyli teraz mamy etap głodzenia, prawda, można powiedzieć etap rewolucyjny, etap głodzenia, a to będzie prowadziło do dalszego głodzenia, aż w końcu ta instytucja przestanie po prostu istnieć. Może formalnie zostać szyld, prawda? Natomiast jeżeli ona nie będzie mogła wykonywać ustawowych działań, no to faktycznie przestanie istnieć. To jest, panie redaktorze, trochę tak jak z tą komisją do spraw badania rosyjskich wpływów. Tak? Ono przecież formalnie wciąż istnieje, prawda? Odwołani zostali tylko członkowie, ale co z tego, kiedy ona nie działa i nie będzie działała. No więc to jest taka pełzająca rewolucja, pełzający zamach stanu, który niestety też dotyka, jak widzimy, instytucji kluczowych dla polskiej pamięci, dla polskiej historii, dla polskiej edukacji. To jest kopalnia wiedzy IPR. A jak to się ma do kwestii planów Donalda Tuska, które w kampanii wyborczej bardzo jasno przebrzmiały, zresztą one się znalazły w tych 100 konkretach, czyli przywrócenie emerytur esbeckich? No, to jest oczywiście temat jakże zbieżny z tym głodzeniem IPN-u. Wszystko zmierza do tego, żeby Polacy, kolejne pokolenia młodych Polaków nie znały polskiej historii, żeby ta historia z jednej strony nie była rozliczona, żeby wciąż doceniać nie ofiary, tylko oprawców, no ale żeby generalnie, żebyśmy zapomnieli o tym jak najszybciej. No to jest jeden spójny niestety plan, który był realizowany w PRL-u. No w PRL-u zamiast pamięci, zamiast historii była propaganda. Trzeba było zapomnieć o naszych heroicznych, prawda, czynach, o bohaterach, a przestawić się na tu i teraz. Oczywiście trzeba było czcić takie osoby jak Bierut, Cyrankiewicz, Jaruzelski. No i teraz właściwie dochodzimy do takiego samego poziomu. W ogóle najlepiej zapomnieć o bohaterach, o historii. Najlepiej czcić Donalda Tuska, wychwalać pana pułkownika Sienkiewicza, wychwalać pana ministra Bodnara. Prawda? To są bohaterowie naszych czasów. O reszty zapomnijmy, prawda? Patrząc Solidarności na całą sytuację, to Instytut Pamięci Narodowej bez zmiany ustawy zlikwidowany być nie może. A co za tym idzie, musiałby się na to zgodzić prezydent Andrzej Duda, który jasno już powiedział, że się na to nie zgodzi. No to więc oznacza, że przynajmniej przez najbliższe półtora roku Instytut Pamięci Narodowej będzie trwał. Ale jeśli chodzi o najbardziej pesymistyczny scenariusz, czyli likwidację IPN-u,
powiedzmy już po tym, gdy Andrzej Duda prezydentem nie będzie. Przy tym czarnym scenariuszu, co stanie się z archiwami IPN-u, jeśli zostanie zlikwidowany? Pytam się o te dokumenty, no właśnie, które zawierają informacje o tajnych współpracownikach, kontaktach operacyjnych, no i tą całą dokumentację pracy tych, którzy z tym aparatem komunistycznym represji współpracowali. No to jest bardzo poważny problem. To jest taki problem jak z archiwami Telewizji Polskiej. Jak wiemy, duża ich część gdzieś wyparowała, prawda? Owoc dorobek pracy wielu nawet pokoleń, prawda, pracowników telewizji. Podobno jest, podobno niezniszczony, ale nie można się do niego dostać, prawda? Nie można z niego korzystać. No tutaj jest problem jeszcze chyba poważniejszy, no bo IPN ma archiwa sięgające wielu dekad, prawda, wstecz. To jest dokumentacja naszej współczesnej historii. I ja bym już teraz pomyślał o tym, czyli gdzie to należy zabezpieczyć, prawda, bo działania tej ekipy obecnej są na tyle z jednej strony szalone, prawda, z drugiej bandyckie, z trzeciej nieobliczalne, że naprawdę bałbym się o ten dorobek IPN-owski. Ma pan redaktor rację, że IPN ma jeszcze przed sobą półtora roku, prawda, dopóki prezes Karol Nawrocki jest na czele. Swoją kadencję ma też Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast tak jak będą teraz głodzić, to potem będą chcieli to wszystko zlikwidować. I naprawdę trzeba już teraz myśleć o przechowaniu gdzieś tej dokumentacji. Bo to jest, a gdzie ta dokumentacja, pana zdaniem, powinna być przechowana? W tej, cały czas zakładając, bardzo czarnej wersji scenariusza, czyli likwidacji IPN-u. No właśnie, no tutaj oczywiście to jest pole do debaty, no bo z archiwami państwowymi może być różnie też, no skoro rządzi ekipa, która jest ekipą niszczycielską, prawda, która jest ekipą likwidatorów, no to mogą też paść na pomysł, żeby się dorwać do archiwów państwowych, więc to chyba nie jest bezpieczne miejsce. Na razie takim miejscem wydawałby się Pałac Prezydencki, ale pan redaktor świetnie wie, wszyscy widzieliśmy, co się stało, tak? Tam też można wejść, funkcjonariusze, prawda, mogą dokonać, prawda, prowokacji, podstępu. Tak jak mogli aresztować tam posłów, tak być może mogą tam też przejmować dokumenty. Ale pan, tak, naprawdę realnie obawia się tego, że te archiwa mogą być, no, po raz kolejny już w historii przetrzebione, no, były przetrzebione w 1989 roku, to wiemy wszyscy. Wiele teczek zostało zniszczonych bądź też sprywatyzowanych i gdzieś dzisiaj w któryś to ogródkach bądź sejfach, bądź innych miejscach w Polsce albo za granicą te dokumenty się znajdują, ale naprawdę pan się obawia, że to, co zostało w IPN-ie, to, co znajduje się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, może przejść kolejną taką sytuację, ten proces przetrzebiania dokumentów? Naprawdę się tego obawiam. To nie są żarty, to nie są strachy na lachy. Naprawdę ta ekipa jest nieobliczalna. Myślę, że jeżeli instytut będzie likwidowany, no to wtedy wejdzie jakaś komisja, prawda, Michnika, jakaś nowa komisja Michnika. Nie wiem, czy z udziałem Michnika, no bo on ma już swoje lata, ale powiedzmy, komisja Sienkiewicza znowu, prawda? On jest, jak widać, wynajęty do tego typu spraw. No i będą czyścić, tak? Może część zostawią. Jeśli postanowią zachować jakąś część IPN-u, IPN w jakiejś formule, prawda, nowej, no to przejąć te dokumenty, które są niebezpieczne, prawda? Tam, gdzie są rodowody również dzisiejszych polityków, rodowody często komunistyczne, prawda? Wiemy, o czym mowa. Resortowe dzieci, prawda? I to oczywiście zniknie. Ja nie mówię, że zostanie spalone, prawda? Ale zostanie zabezpieczone w jakichś, prawda, willach, w jakichś miejscach, tam gdzie funkcjonariusze dawnego systemu, dawnego obecnego, prawda? Bo te służby nie były też poczyszczone w sposób odpowiedni, będą mieli nad tym pieczę, a zostawią tylko to, co jest bezpieczne, ładzone, prawda? Jakieś historie, prawda, być może społeczne, może historię, prawda? No ale jednak mimo wszystko zakończmy naszą rozmowę optymistycznie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
No i te półtora roku, cóż, to ja sam w archiwum IPN jestem od wielu lat stałym gościem, przeglądając te dokumenty, które są w zasobie, a są to naprawdę bardzo ciekawe dokumenty obrazujące to, jak wyglądała Polska w okresie PRL. No więc miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie, a Instytut Pamięci Narodowej przetrwa. A moim Państwa gościem był Tadeusz Płużański, historyk, publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, brońmy IPN-u, póki jeszcze można. Robi to Solidarność, Piotr Duda. Było spotkanie, prawda, z prezesem Nawrockim. Polacy powinni bronić IPN-u tak, jak bronią telewizji, tak jak bronią wolności posłów Wąsika i Kamińskiego. Tak samo brońmy IPN-u, bo to jest zbyt ważna instytucja, żeby ją poświęcić dla politycznych celów Donalda Tuska. No, trudno inaczej zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, Tadeusz Płużański. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. A ja również Państwu dziękuję za dzisiaj, ale proszę pozostać z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.